Gościem Food Trucka jest wasz nowy ulubiony ekspert, jeszcze nie telewizyjny, na razie YouTube'owy, Michał Żyro, ale wciąż aktualny piłkarz Wisły Kraków. Dzień dobry, Michał. Dzień dobry, cześć. Jak ty się w tej nowej roli odnajdujesz, bo my znajdujemy cię jako gościa, który ma do tego znakomity potencjał. Dziękuję, no nie mi oceniać, ale to dzięki wam, tak? No bo wpadliśmy w sumie razem na pomysł, żeby coś takiego zrobić i fajnie, że się w tym odnajduję. Jeżeli tak uważacie, no to może tak jest, no bo macie zdecydowanie większe doświadczenie niż ja. Masz dopiero 30 lat, ale już pewnie sobie człowiek układa w głowie, co może robić po karierze. Ty na przykład odrzucasz od razu, że no nie chcesz być trenerem albo menedżerem, bo to są takie najpopularniejsze kierunki, jeżeli chodzi o to, co robić po karierze piłkarskiej. Myślałem o tym ostatnio, no i bardzo ciężko był trenerem. Myślę, że jest tak duża rotacja i jest dużo rzeczy niezależnych od ciebie, że jest to bardzo ciężki zawód. Pomimo tego, że długo gram w piłkę, myślę, te doświadczenia i z zagranicy, i z Polski mam spore, czy na różnych reprezentacjach dużo widziałem i dużo przeżyłem, no to bardziej może praca z młodzieżą niż granie, niż bycie trenerem w seniorskiej piłce. No ale zobaczymy, co życie przyniesie. Jeżeli chodzi o te sprawy właśnie poza piłkarskie, no to czy rozmawianie o futbolu sprawia mi dużą radość i właśnie dzięki wam mogę coś tam od siebie powiedzieć i jakby być dalej w futbolu, no bo to jest bardzo fajne. No właśnie, bo to jest też zawód, który będzie wymagał dodatkowego przygotowania. Wiesz, to jest tak jak z zawodem, wydaje mi się, trenera. Trzeba będzie pewne kroki poczynić. Mhm. Rozumiem, że na razie to jest jako zajawka, a nie, że gotowa tak, droga. Tak, szczególnie wiesz, w czasie wolnym teraz oczywiście robię swoją robotę poza sezonem, pracuję indywidualnie, fizycznie, żeby być gotowy do następnej rundy, do nowego roku, ale nawet jak mam tutaj chwilę właśnie wolnego, ten jeden, dwa dni w tygodniu, akurat te mecze fajnie wychodzą, że mogę sobie ten czas poświęcić na drogę pociągiem, gdzie właśnie słucham wielu osób a propos meczu, który możemy razem skomentować i jakby tak się przygotowuję na dzień dzisiejszy, te doświadczenie łapię. I myślę, no, że z programu na program będę lepiej się wypowiadał i coraz jakieś ciekawsze takie smaki mogę wam opowiadać. No właśnie, to jest tak, że ty widzisz troszkę więcej na boisku i zawsze byłeś gościem, który się dopatrywał jakichś takich szczegółów, czy tak, tak zacząłeś? Starałem się. Właśnie to było coś takiego fajnego, że widziałem na meczu czasami takie szczegóły, które mogłyby przykuć uwagę i zaciekawić widza. I to jest chyba fajne, że jednak ta osoba, którą się ogląda, która się wypowiada, musi zaciekawić tego odbiorcę czymś właśnie, na co normalny kibic nie zwróci uwagi. A miałeś trenera, który ci właśnie otworzył troszeczkę oczy na takie detale? Tak, Henningberg. Myślę, że była to osoba, która dla całego klubu była kimś nowym, która przedstawiła inaczej futbol i przedstawiła jakby całą wizję poprzez, myślę, doświadczenie w Manchesterze United i prezesowi Leśnorskiemu, który bodajże również wypowiadał się pod podobnym kątem, jeżeli chodzi o Henninga. A piłkarsko, no, taktyki było bardzo dużo, ale takiej trafnej, bo to, co później wykonywaliśmy na boisku, się sprawdzało. I zajęcie indywidualne, które prowadził trener Kazimierz Sokołowski i Paco, jego asystenci. Dużym beneficjentem tych treningów, ale też Henningberg wam dawał dużo takich praktycznych uwag, które później się rzeczywiście sprawdzały na boisku. Dokładnie. Czy nawet zwykły aut, który z analizy często widziane był jako element bardzo ważny w grze, nawet na własnej połowie. My mieliśmy po analizie, widzieliśmy, że przeciwnicy na przykład bardzo wąsko do nas podchodzą, musieliśmy szybko zmienić stronę, gdzie nasz boczny obrońca był naprawdę bardzo wysoko, a nasz boczny pomocnik grał praktycznie jako napastnik i co dawało to od razu przewagę, że wszyscy wiedzieli na boisku, jaki będzie ten nasz kolejny ruch, czyli coś takiego w szachach, że wiemy, nasz pionek, jeżeli się ruszy, wiemy, co może być za 2-3 ruchy i to była nasza siła, że my wiedzieliśmy już przy rzucie z autu, gdzie ta piłka może być w następnych trzech podaniach. To było naszą dużą siłą, plus zawodnicy, którzy byli na ten czas bardzo inteligentni i mieliśmy bardzo fajny zespół właśnie połączony, jeżeli chodzi o umiejętności piłkarskie i te mentalne. No jeśli chodzi o takie praktyczne rady związane już z takimi nawet technicznymi rozwiązaniami, to zapamiętałeś coś z tego? Tak, na przykład rzut wolny, który jakby technika rzutu wolnego, szczegóły takie jak ustawienie stopy delikatnie na przykład,
stopa, która jest podpierająca, żeby na przykład, ja to u siebie zauważyłem, żeby nie była przy piłce, a na przykład delikatnie przed piłką. Bo jeżeli dystans jest do bramki delikatnie jest mniejszy, no to ta stopa przed piłką zmniejsza ci kąt, pod którym piłka, trajektoria lotu piłki jest zupełnie inna. Drugą rzeczą było ułożenie ciała, czyli nie patrzenie na piłkę po uderzeniu, czyli jak piłka już mija mur, żeby nie spojrzeć od razu na bramkę, tylko jednak trzymać tą głowę dalej nisko, żeby ta trajektoria właśnie lotu piłki ale ręce do góry można było podnieść, była niska. Jak usłyszałeś, że piłka jest w siatce, to ale to dobrze, wtedy... bo jak strzeliłeś w maliny, to od razu głowa w dół. Jedziesz dalej. Tak, ale są szczegóły naprawdę, które gdy na treningach wykonujesz tych strzałów, dajmy na to 20 w czasie jednych zajęć, dajmy na to, jak zostajesz na koniec i brakuje ci czasami 20-30 cm, że piłka mija poprzeczkę, to takie detale później robią różnicę. Jeżeli przekonasz się o tym w czasie treningu, to sprawia ci to frajdę, bo wiesz, że robisz coś i to wychodzi, że ma to sens. Czasami stawiałem sobie telefon, czy trener nagrywał nas właśnie jak w zwolnionym tempie, czy układasz stopę, czy właśnie jak noga postawiona wygląda, później ustawienie ciała. I to bodajże jest podobnie z koszykówką. Bodajże Michael Jordan nawet zamykał oczy tak i zwykłym takim ruchem powtarzalnym nie musiał widzieć tego kosza, po prostu ten ruch był na tyle automatyczny, że tak samo jest w piłce nożnej, że jeżeli obojętnie bardziej ja się ustawiam ze względu na tam, gdzie ja chcę piłkę posłać, nie tam, gdzie jest bramka, po prostu tak ciało i tak jakby ciało i nogę, no, nogę do piłki. No to jest bardzo ciekawe. Czyli Henning Berg był takim pierwszym gościem, który ci trochę potwierał oczy, ale mówi się na świecie, że ta portugalska szkoła trenerów to podobno jest najlepsza i trafiłeś na takiego m.in. w Wolverhampton. Nuno Espírito Santo to był taki gość, który też miał coś do przekazania ekstra, czy? Oczywiście, że tak. My trafiłem na niego w dość jakby smutnym momencie mojego życia, bo w czasie urazu. I gdy dostałem jakby szansę występowania na obozie, to uważam, że po tej kontuzji wyglądałem bardzo dobrze. No i trochę się zdziwiłem, że takie decyzje na koniec padły, bo graliśmy na obozie jakby wszystkie mecze po 45 minut. Dostawałem sygnały, że wszystko jest w porządku, dobrze wyglądam, a dokładnie tydzień bodajże przed zakończeniem okienka transferowego dostałem sygnał, że muszę szukać klubu, więc w tamtym momencie po 2 latach grania bez gry było bardzo ciężko znaleźć klub i wpadło do głowy troszeczkę paniki, zabrakło troszeczkę wsparcia takiej z drugiej strony, bo byłem młody, który właśnie 2 lata nie grał w piłkę, to był ciężki okres, gdzie jakby zabrakło takiego agenta dobrego, który mógłby mi trochę powiedzieć, że spokojnie, jeszcze może zaczekajmy, jakby krok powrotu do Polski był zdecydowanym błędem, ale wtedy też była taka panika właśnie, że jakby kolejny będzie jakby rok czy pół roku bez gry po prostu. No właśnie, ale ta makabryczna kontuzja, ona cię naznaczyła twoim zdaniem, czy też zostały popełnione oprócz tego, że po prostu miałeś pecha, jakieś błędy po drodze, jeśli chodzi o, nie wiem, sposób leczenia, rehabilitacji? Nie. Z rehabilitacją, sposobem leczenia było wszystko ok. Ja gdy ten uraz się stał, pojechałem do Londynu, do doktora Williamsa, podobno jeden z dwóch chyba najlepszych na świecie lekarzy, to powiedział, no jest 50% szans, że ty jeszcze będziesz grał w piłkę. Okej. I było to, no, jak normalnie jakby operacja więzadła krzyżowego przedniego ACL-a trwa, nie wiem, 30-40 minut max. No to jednak moja operacja trwała 2 godziny. Były też komplikacje właśnie, czy robić ją na raz w czasie jakby zabiegu. Ja też byłem nieświadomy, byłem pod znieczuleniem całościowym i też spałem, więc za bardzo nie wiedziałem, co się dzieje, ale na szczęście, bo nie chciałem jakby tego przechodzić właśnie z drugi raz, doktor powiedział, że no udało się zrobić to na raz. No to takie moje szczęście, że jakby to, bo bym musiał jakby chwilę odczekać, nie wiem, miesiąc, troszeczkę pracy i później przyjechać znowu na cięcie, co było dość no na pewno dla głowy czymś złe. Tak. No, ale byłeś załamany tak, że mówiłeś, kurczę, to może być rzeczywiście koniec mojej kariery? Nie, w życiu. Ja miałem wcześniej jakby typowe moje urazy w
wcześniej, jakby też łatka tego kontuzogennego zawodnika była dość absurdalna troszeczkę według mnie, bo większość tych urazów miałem mechanicznych niż typowo fizycznych. Jedną kontuzję łydki miałem na meczu z Trabzonsporem na wyjeździe, gdzie w trzeciej minucie zerwałem łydkę, ale no to był jakby typowy uraz zmęczeniowy. Grałem wtedy bardzo dużo i jakby łydka nie wytrzymała, a na meczu jakby czułem się normalnie i po prostu... No ale tak... To jest typowa kontuzja zmęczeniowa, no bo to jest jakby po jeszcze w Turcji było bardzo... Nie wiem, nie pamiętam, czy my graliśmy w zimę, czy w lato, ale rozgrzewałem się normalnie, było wszystko w porządku i po prostu walnęło. A reszta, no, czy właśnie operacja kostki, to zawodnik z Estonii bodajże, graliśmy z jakąś drużyną z Estonii, to został mu wślizg, kostka mi uciekła i operacja u doktora Jałszewskiego. Więc no, to funkcjonowała był... wtedy taka teza, że wy jesteście ofiarami tej sztucznej murawy, na której całą młodość trenowaliście, tak. Między innymi Michał Efir, który był no, takim najbardziej jaskrawym tego przykładem, i też ty. To twoim zdaniem miało jakiś wpływ, czy to była taka teza, która gdzieś sobie tam wisiała w powietrzu i nie, myślę, że to wisiało w powietrzu. To nie, akurat dalej nie ma takich warunków, że w zimę możemy gdzieś trenować, jak tylko okej, okay, są podżegowane murawy, ale nie wszędzie i większość tych dzieciaków teraz trenuje na sztucznych trawach, może więcej z tych granulatu, który może pomaga na amortyzacji. Nie znam się na tym. Inna jest prewencja. My wchodziliśmy wtedy w prewencję urazu, prewencję przed urazami, czyli jakieś planki, jakieś doskonalenie jakby core'u, core stability, różne takie ćwiczenia, które miały właśnie wspomóc nogi, które gdzie teraz z tą wiedzą, którą mam, ma to oczywiście sens, a wcześniej to było rób. Ale nie wiadomo było dlaczego. No tak samo jak wcześniej już rozmawialiśmy przed nagraniem, że jakby też przetłumaczenie, właśnie jakość trenera polega też na tym, na wytłumaczeniu, dlaczego coś robimy, a nie tylko róbcie to po prostu. No i to jest jakby klucz też do sukcesu. Jeżeli zawodnik wie jakby po co to robi, później widzi efekty, no to sprawia to i radość i przynosi sukces. No, widzisz, jak jesteśmy przy tym sztucznym boisku na Legii, to cały czas ten wasz rocznik jest wspominany przez kibiców Legii z wielką nostalgią, bo drugiego takiego nie było aż do czasów obecnych. Czy ty uważasz, że wam się udało przebić w tak dużej liczby do ekstraklasy dzięki systemowi, czy pomimo temu systemowi, który wówczas był w Akademii? Z jednej strony, czy to był system, czy nie wiem, ale do Legii były ściągani najlepsi ludzie z Mazowsza, bo kadra Mazowsza to była... Nie było scoutingu wtedy, więc kadra Mazowsza to była jedyna selekcja, która... Darmowy scouting. Darmowy scouting, tak, masz rację, więc... trener Kasztankiewicz wtedy w kadrze Mazowsza zbierał wszystkich zawodników, począwszy od Rafała Wolskiego właśnie w Głowaczowie, po Furmana z Szydłowca. I później te chłopaki przychodzili do Legii Warszawa. No i my później byliśmy zgraną już ekipą i tam pokonywaliśmy większość drużyn, więc to było dość naturalne, że my później dołączyliśmy do czy kadry właśnie młodzieżowej reprezentacji Polski, bo też większość była zawodników z Legii i później do Legii młodej wtedy, młodej Legii. Tak, trafiłeś do Wolverhampton i to jest taki mocno foodtruckowy wątek, bo tam spotkałeś wielu ciekawych piłkarzy, którzy później porobili nawet większe kariery, a nawet takie powiedziałbym bardzo duże, i to było dla ciebie coś takiego, kiedy sobie pomyślałeś, wow, to jest ta wielka piłka i zaraz ja będę jej częścią? Ktoś ci tam szczególnie wpadł w oko? Jak przychodziłem do Wolverhampton, to jeszcze prowadził trener angielski Kenny Jackett i było bardzo dużo zawodników jednak angielskich, a nie portugalskich. Później po przejęciu przez grupę Fosun, grupę chińską, którą teoretycznie prowadził George Mendes, znany agent, który przyniósł wielu zawodników właśnie z Portugalii do klubu. No to Kenny Jackett miał typowy styl angielski, gdzie my od poniedziałku do piątku ustawialiśmy dwie bramki i łupaliśmy jak w szkole po prostu. Taktyki było bardzo mało, czasami tylko zapraszał nas do gabinetu, pokazywał kto gdzie będzie grał i czego oczekuje. Więc to była typowo piłka angielska, channel ball po linii i dużo dośrodkowań, mało taktyki, więc to był też dla mnie troszkę szok, ale taki pozytywny, bo dawałem radę i ja jechałem z przeświadczeniem pewności siebie i czułem się bardzo dobrze, bo
myślałem o tym wyjeździe dość długo, że jak będę za granicą, to żeby być pewnym siebie, być sobą, bo stać się, nieważne czy ty jesteś polski, nigdy nie traktowałem jakby siebie, że jesteś z małego kraju, czy tam właśnie z kraju, który z nie małego, jest popularny, ale... w sensie piłkarsko ale... małego, w sensie, że nikt nie jest tak popularny jak teraz, jakie czasy mamy właśnie z Robertem Lewandowskim, no to jakby jechałem bez jakichś kompleksów i dawałem radę. Nawet pamiętam, jest taki zawodnik bodajże teraz w Australii, gra dalej, Adam Lafont, który w Boltonie bardzo dużo bramek zdobywał i pamiętam, on był wtedy w Wolverhampton. Ja walczyłem z nim praktycznie o skład, bo wiedziałem, że też grał w ataku i jakieś tam ślizgi robiłem. Mówi, nie, Michał, mówię, spokojnie, tu nie będziemy ślizgów robić. Więc aż się zdziwiłem, że jakby bali się, tak jak wcześniej mówiliśmy, że na treningach jest walka i w ślizgi nie wiadomo co, to akurat w tym czasie w Wolverhampton powiedzieli mi, żebym na treningach jednak delikatnie podchodził do jakichś stykówek, odpuszczał i grał po prostu w piłkę, więc to było ciekawe. No i taki szczegół na przykład na treningu, nawet czasami były gry z bandami tak zwanymi, czyli zawodnicy byli dookoła boiska jako pomoc, czyli gra bez autów. I ci, tak jak w Polsce jest rozegranie od bramkarza i pierwsze co grasz właśnie do boku, właśnie żeby akcję rozwinąć, to tam boków to się używało raz na 3 minuty praktycznie w gierkach 5-minutowych, bo każdy jechał jeden na jeden. Jeżeli miał tylko sytuację, to stwarzał sytuację 1 na 1, 2 na 1, 2 na 2. I wchodził w dribbling. Bało było takich sytuacji, że te boki były wykorzystywane tylko jakby w ekstremalnych sytuacjach, gdzie nie było wyjścia, więc to była taka różnica, która powodowała właśnie to, że ci zawodnicy dryblują i jakby te tempo jest szybsze. Szybciej się męczysz, szybciej musisz wrócić do defensywy, no bo wiesz, że zaraz będzie znowu akcja 1 na 1. Jakby stwarza to, że jesteś też lepszym piłkarzem. Jakby tak globalnie, no to ma to sens. O kilku piłkarzach już też zdążyłeś opowiedzieć na naszych live'ach futrakowych, z którymi miałeś okazję spotkać się w Wolverhampton, ale jednego wątku nie poruszaliśmy, a który jest dosyć zaskakujący. Mianowicie mało kto wie, że ty spotkałeś w Wolverhampton Emiliano Martineza. Nie wiemy, czy to będzie mistrz świata, czy wicemistrz świata, bo nagrywamy to przed finałem, ale jak wspominasz tego gościa właśnie z szatni? Tak, świetny gość, pamiętam go bardzo dobrze, bo miałem z nim świetny kontakt. W ogóle często z bramkarzami mam bardzo dobry kontakt, aż tak nawet moja żona zwróciła na to uwagę, że się dogaduję z bramkarzami bardzo często. I tak, Emi był zawodnikiem rezerwowym, przyszedł z wypożyczenia do Arsenalu, rozmawialiśmy, gdy przyszedł, powiedział, że ma kontrakt bodajże 6-letni w Arsenalu, że on na razie jest na wypożyczeniu, że tutaj i tutaj i tak. Tu był właśnie w Ligue 1, tu w Ligue 2, gdzieś tam no zobaczymy co będzie, był bardzo spokojny, ale na treningach dawał z siebie 100%, tak jak często bramkarze mówią, że ten drugi bramkarz ciężej pracuje niż pierwszy, no to u niego to widać było zdecydowanie, ale jakby mieliśmy Karla Ikeme, który bronił jako pierwszy, później zachorował dość mocno, na szczęście wyszedł z tego i teraz bodajże ma jakiś podcast, pracuje indywidualnie jakoś z bramkarzami też, ale tak, Emi bardzo dobry zawodnik i nogami i widać było duży potencjał. Ja trenowałem właśnie wtedy w tej ekipie takiej zdegradowanej, to pamiętam wtedy Jean Moutinho już przyjeżdżał na treningi w Wolverhampton, więc to byłem w ogóle zdziwiony, że taki gość chce w takim, wiadomo, że to duże pieniądze i jakby kto inny decydował pewnie o tym transferze, ale i zachęcił go do przeprowadzki do Anglii, ale no to było dość jakby takie, no wow, że akurat Jean akurat na parkingu parkował obok mnie. Właśnie, czy wcześniej jeszcze Ruben Neves, który przyszedł, który zrobił świetną karierę i teraz jest jakby pierwszym wyborem w reprezentacji nawet na środek pomocy, więc no, tych zawodników było sporo. I oni też trenowali właśnie z tą drugą drużyną, bo jak to było, bo mówisz, że się... Nie, jak ja przyjeżdżałem po prostu na treningi te karne. Że tak powiem. To widziałeś ich za płotem. To dokładnie, widziałem ich, oni przyjeżdżali po prostu do innego budynku, bo mieliśmy dwa budynki, które jedni mieli po prostu jakby, to był budynek rezerw, a drugi pierwszej drużyny. No i dzisiaj w sumie tak naprawdę największą gwiazdą z tamtej ekipy obok Emiliano Martineza jest Romain Saiz, tego akurat pewnie byś nie przewidział. Nie przewidziałbym, oczywiście, że nie, ale on też bardzo się rozwinął. Przychodził do klubu jako defensywny pomocnik i byś był normalnym zawodnikiem, ani nie wyróżniającym się
jakoś wyjątkowo, nie ryzykował jakichś też podań pomiędzy liniami od razu. Był po prostu stabilnym zawodnikiem, który robił swoje zadania. Tak jak jakby patrzę na piłkę już dzisiaj, no to jak kiedyś chciało się przyjąć i od razu zrobić coś spektakularnego, czyli nie wiem, od razu jednym podaniem uruchomić sam na sam zawodnika, czy uderzyć, czy od razu dośrodkować na nos, żeby ten zawodnik strzelił, to on jakby budował akcję, kreował grę, ale nie w spektakularny sposób, tylko właśnie taką solidnością, myślę, zapracował na to, że grał cały czas Nuno, czy właśnie jako chwilę na defensywnym pomocniku, czy jako później środkowy obrońca w trójce, bo świetnie wyprowadzał piłkę i dzięki temu teraz pewnie jest w Besiktasie i myślę, to był jego dobry ruch, no bo teraz Wolves mają delikatne problemy w tabeli. No i spotkałeś gościa, który jest bardzo dobrze znany polskim kibicom, Barry Douglas, niezwykle pozytywna, barwna postać, szybko też złapaliście wspólny język? Tak, przez to, że złamał minus w finale Pucharu Polski i wspomnieliśmy to ze śmiechem. I wiadomo, że my wygraliśmy ten puchar, więc jakbyśmy przegrali, to pewnie zadra w sercu by pozostało, ale to był taki słodki smak zwycięstwa, który jakby takimi szczegółami też zapamiętałem ten finał. Później z Barrym, tak, spotkaliśmy się w Wolverhampton, grał bardzo dobrze, to był jego najlepszy sezon w życiu, tak jak on sam powiedział, miał gole i asysty, świetnie grał na pozycji wahadłowego, gdy Nuno przyszedł, zmienił system właśnie na piątkę z tyłu, 5-2-3, gdzie teraz, myślę, bardzo rzadko gra ktoś właśnie takim ustawieniem, gdzie częściej jest to ustawienie 5-3-2 z trójką środkowych pomocników. Tam mieliśmy właśnie dwóch środkowych pomocników, którzy grali bardzo 50-50, jeżeli chodzi o ofensywę, defensywę, a Barry grał bardzo, bardzo dobrze. Tam, myślę, w tej drużynie Nuno miał dużo szczęścia, jeżeli chodzi o same personalia, bo tak Connor Cody, który był normalnie defensywnym pomocnikiem, czy nawet ósemką, środkowym pomocnikiem, on cofnął się do linii obrony i grał takiego obrońcę rozgrywającego i bardzo dobrze grał, bo my utrzymywaliśmy się przy piłce. To też było, myślę, zaskoczenie w Championship, że drużyna tak dużo wykonuje podań, bo to nie było dość, to było dość spektakularne, że my utrzymywaliśmy się przy tej piłce dość długo i kreowaliśmy sobie sytuację właśnie po bokach, gdzie mieliśmy wychadłowych i skrzydłowych razem. Ci skrzydłowi mieli schodzić do środka w odpowiednim momencie i tworzyć jakby trójkę napastników, więc w tamtych czasach, jakbym pomyślał sobie o Kenym Jackecie, który jakby ustawiał dwie bramki i mówił: grajcie panowie, po prostu 4-4-2, stary old school angielski, to jeżeli zobaczył nagle taktykę Nuno z piątką 5-2-3, no pewnie nie wiedział, jak sobie z tym poradzić. Oczywiście z szacunkiem dla trenera Jacketa, więc to było coś nowego, ale Barry tak, razem jakby rywalizowaliśmy na treningach, pamiętam w rzutach wolnych, czy pamiętam Barry'ego z czasów Lecha, jeszcze na polskich boiskach strzelał w spektakularne gole. Kto ma lepszą lewą nogę? Porówno, myślę, naprawdę Barry, bardzo dobre dośrodkowanie. I jakby też te smaczki a propos analizy rzutów wolnych, to z Barrym również kuliśmy jakby codziennie praktycznie po parę strzałów ustawialiśmy sobie i o coś tam zawsze rywalizowaliśmy. Właśnie miałeś okazję dotknąć tej kuchni trenerskiej Nuno Espirito Santo, to twoja gola była trochę inna, wiadomo, niż za czasów Henninga Benga w Legii, ale to była różnica jeszcze poziomów pomiędzy właśnie norweskim szkoleniowcem a Portugalczykiem? Pamiętam, że pierwsze, nie chcę skłamać, ale nawet 3-4 miesiące treningów u Nuno było bez bramkarzy. Zupełnie odstawił bramkarzy, mieli swoją robotę, w ogóle nie uczestniczyli z nami w jakichkolwiek grach, bo było bardzo dużo gry na utrzymanie. I to na utrzymanie polegało na tym, że stawiał tak zwanych Brazylijczyków, czyli te postacie wbijane, które stały na liniach 16-16. I my musieliśmy po prostu dobrym podaniem, czy tam poprzez biegnięcie naszego zawodnika uruchomić po prostu jakiegoś napastnika, czy właśnie bocznego wahadłowego podaniem. No i jakby bardzo dużo poświęcaliśmy na tym elemencie gry trening, ponieważ to przynosiło efekty później w czasie meczu. My utrzymywaliśmy się przy piłce, jakby
przez to, że nasze umiejętności indywidualne w czasie finalizacji były bardzo duże i oprócz tego, że my mieliśmy bardzo dobrą jakościowo, to też jakby każdy z właśnie swoją jakością mógł i swoją taką improwizacją stwarzać te sytuacje, nie musieliśmy tego ćwiczyć. I przez to, że my ćwiczyliśmy to utrzymanie piłki przez te 3-4 miesiące, później na meczu otwierały się tak strefy, że nawet bez ćwiczeń my potrafiliśmy zdobywać bramki i tworzyć sobie bardzo dużo sytuacji. Sponsorem Food Trucka, tak jak sponsorem reprezentacji Polski, jest firma InPost i na każdego odcinka dostarcza nam część pytań od naszych widzów, od widzów Food Trucka, i do Ciebie też takie pytania są. I jedno z nich brzmi, czy po pamiętnym meczu z Celticiem było gorąco w samolocie? Tak, były wędrówki bodajże między fotelami ze względu na to, że te informacje szybko do nas dotarły, szybko i nie szybko, no bo już w samolocie, czyli pewnie z 3 godziny po meczu. I były wędrówki czy do prawnika, który z nami leciał, czy do prezesa, czy to jest prawda, więc tam przez kapitana, przez zawodników doświadczonych informacje, czy w ogóle jest taka możliwość, tak, przez Bartka Bereszyńskiego, który został jakby twarzą tej kampanii. Jak Football Win. Tak, tej kampanii z FIFA czy z UEFA. Więc no tak. To była taka najdziwniejsza rzecz, jaką przeżyłeś w piłce, jeśli chodzi o te sprawy takie, powiedziałbym, pozaboiskowe, no bo dość niespotykana historia mimo wszystko. Dość niespotykana i samą abstrakcją na koniec było to, że my mieliśmy w pierwszym meczu 2 rzuty karne, których nie strzeliliśmy, a jeden dawał nam nawet wyjście, ponieważ nie był to jakby walkover 2 meczu, tylko walkover 1 spotkania, który oczywiście skończył się wynikiem 0-3, więc sam ten karny, który mógł paść, dawałby nam awans, który jakby na boisku sobie wywalczyliśmy, ale zasady są zasadami, ktoś jakby nie dopełnił swoich formalności, więc na tym poziomie to było jak dla wszystkich dość absurdalne i jakby klub był oczywiście największym przegrany, no bo piłkarze jakby ich kariery idą dalej, a jednak dla klubu no to jest kawał historii i dla prezesa no jak to jest biznes, więc wielu ludzi też finansowo na pewno cierpiały przez to, że nie przeszliśmy dalej. Z jakich klubów miałeś realne oferty podczas swojego najlepszego okresu w Legii? Kto się tam kręcił? Z Szarkiem Kucharskim, którym współpracowałem w Legii, który wytransferował mnie oczywiście do Wolverhampton. Miałem taką zasadę, że po prostu tylko konkrety nas interesują. Jeżeli ktoś się zgłosił konkretnie, była oferta już przesłana do klubu, to wtedy mi o tym mówił. Był moment, że byłem w Hanowerze nawet, na jakichś tam testach, na takiej objazdówce wtedy, gdzie wtedy poznawałem klub. Byłem tam, nie pamiętam już nawet ile miałem. Mieliśmy okazję spotkać polskiego trenera Kowalczuka. Tak, dokładnie, dokładnie. Przygotowania fizycznego. Dokładnie. Spotkaliśmy go, mieliśmy to zaplanowane. Chcieliśmy zobaczyć, jak to wszystko wygląda, ale wtedy jeszcze jakby nie byłem gotowy, bo zawsze miałem taką zasadę i nie wiem, czy to była dobra zasada, czy nie, ale tak sobie powiedziałem, że chciałbym zdobyć coś w tym klubie i dopiero gdzieś wyjechać. I po tych 3 mistrzostwach, paru pucharach jakby stwierdziłem, że w tym momencie troszeczkę się w tej Legii wypaliłem, potrzebowałem nowego bodźca i akurat wtedy Wolverhampton przyszło z ofertą. Jeszcze bodajże, bo to podpisałem kontrakt w styczniu, więc jeszcze pół roku wcześniej, czy tam półtora roku wcześniej już była oferta z Wolverhampton pierwsza. I wtedy jakby klub mnie nie chciał, bo chcieliśmy jeszcze właśnie awansować do Ligi Europy lub do Ligi Mistrzów. No ale po tym czasie jednak w grudniu już przyszła kolejna oferta i podjęliśmy decyzję, żeby odejść. Ostatnie pytanie z tej serii jest dość osobliwe. Czy pamiętasz, jak w 2007 roku na kadrach 92. rocznika wpi***ł mi się w nogi, a ja mu się zrewanżowałem. We dwójkę byliśmy napastnikami, akcję później Michał niefortunnie złamał nogę. Kapele mieli wzór Efir Żyrowolski. Pamiętam taką sytuację, ale przez mgłę oczywiście. I pamiętam sytuację, że to było bodajże na kadrze Mazowsza, czyli trenerzy Kasztankiewicz i też trener Krzyżanowski, Adam Krzyżanowski, który bodajże wtedy prowadził również GKP Targówek. On jest jakby najbardziej znany temu rocznikowi, temu... Poprostego rocznika? Tak, ale w sensie chłopaki, którzy grali w tym czasie w kadrach Mazowsza,
jakby kojarzą na pewno trenera Krzyżanowskiego, który wtedy Legia i właśnie GKP Tarkówek to były dwie drużyny, które zawsze jakby rywalizowały o te pierwsze miejsce na każdym turnieju czy na meczach ligowych. No i wtedy on był również na reprezentacji. To bodajże była kadra mazowsza, właśnie jakiś turniej halowy. Tak, była to niefortunna sytuacja, gdzie ja nie pamiętam dokładnie naprawdę, że ja tak mocno wszedłem w tego zawodnika, że go uszkodziłem. A do ciebie przyjechał z czekoladą ten Anthony Kay, on tak się nazywał? Tak, nie, w życiu. On dostał żółtą kartkę, później pojechał do domu na English Breakfast, czy tam na Guinnessika pewnie. Nie, nie, nie. Oni na jednym grillu będą z tym, z Axelem, właśnie, z Witzelem, tak? Ale tak. Pamiętam, że dostałem też informację po tym meczu, bo to było na stadionie MK Dons, że nasi kibice, którzy widzieli to zdarzenie, ktoś zgłosił to na policję nawet jako atak brutalny, jako jakby chęć zrobienia krzywdy, więc ta sprawa jakby szerzej nie wyszła, ale było dość, no dość jakby nieprzyjemnie. No, jeszcze nie było czasu właśnie Instagrama, jakichś tych mediów społecznościowych, więc trochę ta jakby sprawa ucichła i w ogóle nie była pokazywana. Zeszła się też po kościach. Tak. To było trochę, jakby wtedy mi było przykro, bo też jakby nikt o tym nie wiedział, a myślę, że to było na tyle brutalne, że mogłoby, powinny być jakieś większe konsekwencje troszeczkę na tym zawodniku. Michał, widzowie nam nie darują, jak nie poruszymy na koniec wątku Wisły Kraków, do której trafiłeś w tym sezonie. Coś cię zaskoczyło w tym klubie, jako osobę z Warszawy, wychowanego jednak w Legii Warszawa, też w wielkim klubie. Legia czy Wisła? Nie, ale czy właśnie coś cię urzekło, bo jednak miałeś trochę perturbacji po drodze, jeżeli chodzi o inne zespoły, nie zawsze miałeś miejsce pewne w składzie i trafiasz do Wisły, do pierwszej ligi, zupełnie nowa rzeczywistość, ale wiem, że zaskoczyła cię chociażby wielkość tego klubu, prawda? No tak, nie umówiąc innym klubom, w których byłem jakby po Legii Warszawa czy tam po Wolverhampton, no to jednak samo przyjście do Wisły i jakby odbiór nawet w social mediach, gdy wrzucałem jakieś tam zdjęcia czy filmiki i samo przywitanie mojej osoby. Wtedy poczułem, że jakby wróciłem do siebie, do takiego feelingu piłkarskiego, którego potrzebowałem po właśnie Legii Warszawa, gdzie tam jakby czułem się jak zawodnik, czułem presję, czułem kibiców. Wiedziałem, że na meczu nie będzie 3 czy 5 tysiąca osób, tylko zdecydowanie więcej. W tym sezonie mieliśmy czwartą frekwencję w Polsce, więc no to robi wrażenie. No i samo to działa na mnie jakby najmocniej, że tych kibiców jest bardzo dużo. No ale sama baza treningowa robi wrażenie i ja bardzo doceniam już teraz i zawsze doceniałem takie rzeczy jak właśnie dobrzy fizjoterapeuci, jacuzzi, sauna, basen, bardzo dobra szatnia, czystość. No to przychodzi z wiekiem chyba, prawda? Tak, ale jakby byłem do tego przyzwyczajony i to ma swoje właśnie plusy i minusy. Ja też właśnie doceniłem dopiero po odejściu z Legii, odejściu z Legii, nawet w Wolverhampton nie było takich warunków, jak mieliśmy w Legii. I tak samo później właśnie w Pogoni, gdzie Pogoń przechodziła wtedy z tych warunków gorszych na teraz mają świetne warunki. Czy w Koronie, Kielce, czy właśnie w Stali Mielec, jakby doceniasz coś, jakby wypożyczenie jakby w tamtym momencie otworzyłoby mi może oczy na jakby warunki, w których ja trenuję, bo nawet w Akademii mieliśmy świetne warunki, mieliśmy gdzie trenować i teraz, gdy przyszedłem do Wisły, mamy właśnie świetne boisko podgrzewane, bardzo dobre drugie zadbane. Ludzi, którzy właśnie odpowiadają za boisko, którzy się na tym bardzo dobrze znają. Świetny stadion, kibiców. Nie wiem. Tylko wyników recepcja, nie macie. Recepcja świetnie wygląda. To są takie sprawy. Nie, petarda jest naprawdę. Wszystko. Robi to wrażenie. Sklep kibica. No ja i to wiem. Są tylko rzeczy, wiesz, nasuwa się pytanie, dlaczego w takim razie Wisła jest tu, gdzie jest? Jeżeli mówimy o tym aspekcie piłkarskim, to wszyscy podkreślają, że nie było drużyny, ale były indywidualności i może właśnie tego zabrakło. Chłopaki, cały klub i kibice mówią, że właśnie piłkarzy mieli bardzo dobrych, ale nie było drużyny. Teraz
Uważam, że mają bardzo dobrą drużynę, czyli bardzo dużo też się zmieniło, dużo nowych zawodników, no i potrzebujemy czasu, żeby się przyzwyczaić do siebie przede wszystkim. Warunki mamy świetne. Recepcja super, to mi się podobało najbardziej. Nie, to są takie szczegóły, że ludzie widać, że tam żyją z pasji. To nie jest recepcja taka, że dzień dobry, co pan tu chce, tylko dzień dobry, panie Michale, słucham, o co chodzi, tak? A nie jak pamiętam z trenerem Urbanem na Kanal Plus, jak wchodzi w Śląsku Wrocław na stadion i identyfikator, proszę. To coś takiego, jakby to jest jednak rodzina i wszyscy się znamy i to naprawdę doceniam. I czuję się bardzo dobrze. No. A łatwo było ci podjąć tę decyzję o przejściu do Krakowa, do pierwszej ligi? Czy nie zastanawiałeś się, kurczę, po co mam znowu schodzić poziom niżej? Nie, właśnie nie patrzyłem przez pryzmat pierwszej ligi. Uważam, że bardzo dużo mogę zyskać przez to, że jestem w tym klubie i zrobię coś dla Wisły Kraków. Przyszedłem tu z myślą o jakby awansie, więc jeżeli to się uda, no to jakby będą o nas mówić i w sensie będziemy ludźmi, którzy ten awans zrobili, więc jakby to jest, jakby to mnie napędza codziennie, żeby pracować i robić swoje, bo widzę przez to też, jak kibicowsko to wygląda, że wszyscy będą wdzięczni i będą doceniać to, co po prostu zrobimy. A czy ja jestem z Warszawy, co były obawy, że co to będzie, że Michał przychodzi z Legii, znowu z Legii, no bo już byłem w, nie wiem, 10 klubach, a dalej jestem kiedy z Legii. Kiedy specjalnie jako piłkarz Pogoni pudłowałeś, tak, dokładnie. Strzelałeś więc prosto w Cieszyniaka, no to teraz nie wiadomo, co to będziesz wyprawiał jako piłkarz Wisły. No. Więc ja się martwię jako chłopak z Małopolski. Więc jakby pokazuje, że to nie ma jakby dla mnie znaczenia. Naprawdę świetnie się czuję, no bo lubię tą presję, lubię granie przy większej ilości publiczności, lubię hejt w taki pozytywny, że, bo to mnie napędza, tak? Bo tak zostałem wychowany i jednym to pomaga, innym to przeszkadza mi. Uważam, że to pomaga. Na pewno Ekstraklasa potrzebuje Wisły Kraków, a Futrak Live potrzebuje całej naszej trójki, dlatego musimy już kończyć naszą rozmowę, ale mam nadzieję, że jeszcze się, Michał, w Futraku spotkamy nieraz, bo duża przyjemność z tej rozmowy. Pozdrawiam dla nas wszystkich. Dziękuję bardzo.